Sioneczko, jeśli masz silnik na łańcuchu, tak jak ten tutaj, rano masz takie terkotanie... To w tym filmiku pokażę wam, na czym to polega, dlaczego to terkocze, co się dzieje i co się zepsuło i co może się jeszcze bardziej zepsuć w waszym samochodzie, jeżeli olejecie ten temat. Dobra, startujemy. To jest rozrząd klasyczny, zwykły łańcuch, dwa ślizgi. Łańcuch jest w tym miejscu, dwa koła zmiennych faz rozrządu, tutaj aktualnie są zablokowane. Jest i nasz napinacz, no i mamy koło. Jak sobie kręcimy? Nasz napinacz bardzo ładnie utrzymuje na łańcuch, w pewnym momencie troszkę się cofnie. Cofnie się z tego tytułu, że ten wałek go zacznie na chwilę napierać, no bo krzywki, zawory będą chciały się otwierać. Ale na to na razie nie zwróćcie uwagi, po prostu tu nie ma ciśnienia oleju, tylko sama sprężyna jest zbyt słaba, żeby to tak dobrze utrzymać, ale tu się nic nie dzieje. Teraz jest sprawny napinacz i sobie kręcimy. W tym momencie następuje właśnie nasz rozruch silnika, powiedzmy, gdzie jeszcze nie ma ciśnienia oleju. Zobaczcie, jaki się robi luźny łańcuch, pomimo tego, że napinacz jest 100% sprawny. Zaczyna kręcić silnik, no i za chwilę nam łapie, powiedzmy, ciśnienie oleju i jest ładnie i ten luz się niweluje. A teraz zasymuluję awarię tego napinacza. Napinacz ten ładnie nam tutaj pracuje, ma taki ząbek, który nam powoduje to, że napinacz nie cofa się. Jak ten ząbek się uszkodzi, ja właśnie zasymulowałem jego uszkodzenie w tej chwili. Zobaczcie, co się będzie teraz działo z napinaczem. Podświetlimy, żeby było lepiej widać. W tym momencie napinacz jest uszkodzony. Zaczynamy, uruchamiamy nasz silnik. Zobaczcie, schował się całkowicie. Nie ma jeszcze ciśnienia oleju, no bo silnik dopiero zaczynamy uruchamiać. Zobaczcie, co się stało z naszym łańcuchem. Ten łańcuch jest nówka sztuka. I jeszcze się go nie da przełożyć, ale jak będzie trochę rozciągnięty, przeskoczy. To właśnie widzicie, znowuż teraz kręcę sobie dalej, gdzie ładniej widać, tak? Pyk. I napinacz nie jest w stanie napiąć nam rozrządu. Teraz tak, to samo może się stać. Na przykład może wam rozrząd przeskoczyć, jeżeli zostawicie na biegu do przodu samochód. Na biegu macie na jedynce, gasicie silnik, a samochód na górce wam się troszkę stoczy do tyłu. I naprze na silnik w tą stronę. Wtedy łańcuch robi nam się tutaj luźny. Czyli luźny tu na głównym kole, na dole, zobaczcie. I teraz tak. Nie wszystkie napinacze mają właśnie tutaj taki ząbek, który nie pozwala na cofnięcie się go. Niektóre napinacze, na przykład w BMW, w ogóle tego ząbka nie mają. Jak napinacz jest uszkodzony, a potrafi być wysunięty nawet, powiedzmy, o centymetr, to ten centymetr chowa się. Tu robi się luz bardzo duży i przeskakuje wam rozrząd. Więc pamiętajcie, że jak usłyszycie w swoim samochodzie na łańcuchu rozrządu, jeżeli macie silnik, takie tyrkotanie charakterystyczne po uruchomieniu silnika po całej nocy, na przykład takie 2-3 sekundy, to już powoli możecie być pewni, że wasz łańcuch przeskoczy. Jak łatwo taką awarię rozpoznać? Podczas uruchamiania silnika, jak na przykład napinacz nie jest w stanie już napiąć, a jest jeszcze sprawny, macie taki terkot. Takie przez 2-3 sekundy po uruchomieniu takie trrrt, i uruchamia się silnik. To właśnie jest uderzający ślizg o łańcuch rozrządu. Jeden lub drugi. Co może doprowadzić do tego, jeżeli w skrajnych wypadkach jest bardzo luźny ten łańcuch, do przeskoczenia jego po prostu. A jak przeskoczy, to kończy się tym. Trzeba wyjąć motor, naprawić głowicę, czasami pęknie tłok, czasami pęknie wałek, bo te wałki już dzisiaj są z gównolitu robione. No i co? I tyle mam dzisiaj do powiedzenia, jeszcze tylko wam pokażę, jak wygląda taki silniczek na ujęciach z bliska. A wy trzymajcie się, hej! 1.6 GDI. Puste wałki już są w środku. Zwykła rurka, to jest presowywane na gorąco, czyli po przeskoczeniu rozrządu. Zazwyczaj się obracają te krzywki. Tak to wygląda. O, proszę. Tu już jest przygotowane do montażu, bo już sobie ten silniczek składam. Ja używam czegoś takiego do smarowania na pierwszy rozruch. Panewki i wszystkie inne te krzywki, nie, srywki i tak dalej.
tak taki silniczek wygląda. Tak wygląda nasz piękny Rożen, to już widzieliście. 1.6 GDI, także to taki silnik jest taki bardzo fajnie jest zrobiony, bo jest zrobiony po staremu, czyli proste, nawet nie ma natrysków nadęka tłoka, to trochę szkoda, ale prosto się go składa, przyjemnie się tym jeździ, dużo mocy to nie rozwija, ale jest dosyć silnikiem takim, no awaryjnym, tak? Awaryjny ma takie swoje bolączki, jak na przykład te wycierające się tłoki, tracące wymiar, piston slap, jak to się nam nazywa, to już jest bezpośredni wtrysk, duży nagar. No tak to no, prosta konstrukcja spieprzona przez bezpośredni wtrysk, według mnie. Dobra, trzymajcie się, cześć. Sponsorem programu był importer płukanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte.